Proszę Państwa, 36. sesja Rady Miasta Gdańska. Jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnej sesji. Państwo dostali porządek obrad. Jak wiecie, porządek ustala wnioskodawca. I Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. I również witam wszystkie osoby, które są drogą internetową, oglądają nas. Także tych, które przybyły na galerii, dzisiaj niestety widać nie ma. Sesja ma mało punktów, bo raptem ma 5 punktów. Zaczynamy od wystąpienia zaproszonych gości. Bardzo poproszę teraz pana doktora habilitowanego, pana profesora Uniwersytetu Gdańskiego Piotra Uziębłę o wystąpienie, o przedstawienie nam przygotowanego referatu. Bardzo proszę, ja już panie profesorze tylko włączę sekundę. Tak, ten, tak, tylko ja zaraz go włączę. Bardzo proszę. Pan profesor Piotr Uziębło. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, szanowne panie i szanowni panowie radni. Na wstępie bardzo serdecznie chciałem podziękować za zaproszenie mnie na dzisiejszą sesję. Jest to dla mnie ogromna przyjemność z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że samorząd terytorialny jest mi bliski także w życiu zawodowym, ale także z racji tego, że w samorządzie funkcjonuję, staram się w jakiś sposób wspierać inicjatywy lokalne. A drugi powód, który dla mnie jest tutaj szczególny, to to, że ja jestem w zasadzie świeżo upieczony mieszkańcem Gdańska, bo od 2 tygodni tutaj zamieszkuję, przeniosłem się z sąsiedniej gminy, czyli Gdyni, i no, to jest dla mnie duże wydarzenie. Natomiast oczywiście nie o tym będę mówił. Zostałem poproszony o krótkie wprowadzenie dotyczące idei samorządności w Polsce, bo to jest idea, która od wielu, wielu lat funkcjonuje, natomiast ona się kształtowała w bardzo różny sposób. Wiemy doskonale, że w okresie PRL samorząd nie funkcjonował. Mieliśmy do czynienia z centralizacją władzy państwowej w systemie jednolitym. Samorząd był tylko i wyłącznie wykonawcą poleceń, które płynęły z różnych wyższych szczebli. Natomiast samorząd to jest pewna idea, która w Polsce narodziła się po przełomie, po transformacji ustrojowej. I tutaj bym był nieuczciwy, gdybym nie przywołał w zasadzie dwóch nazwisk. Nazwiska profesora Michała Kuleszy i nazwiska profesora Regulskiego, którzy tak naprawdę doprowadzili do tego, co mamy dzisiaj. Oni w oparciu o rozwiązania samorządowe, które funkcjonowały w innych państwach. Tutaj profesor Kulesza w dużej mierze pod wpływem rozwiązań francuskich, ale także z uwzględnieniem tradycji ustrojowej Polski, chociażby ze względu na nomenklaturę, czyli nazwy poszczególnych instytucji, stworzyli w Polsce projekt ustawy dotyczącej powołania samorządu na szczeblu gminy, która właśnie w dniu 8 marca 1990 roku została uchwalona. Czyli możemy mówić, że 27 lat temu odrodził się w Polsce samorząd terytorialny. Oczywiście w formie niedoskonałej, bo to były początki, wiadomo, że błędów nie czyni ten, kto nic nie robi. I tutaj ten samorząd w istotny sposób ewoluował. No, kolejnym istotnym krokiem dla rozwoju samorządu stały się próby powołania samorządu w wielkich miastach. Pojawiła się tak zwana ustawa o wielkich miastach, która była takim preludium do tego, co się wydarzyło później, do powstania powiatów. Nowa konstytucja z 1997 roku w zasadzie w bardzo istotny sposób odwołała się do idei samorządności. Te odwołania, proszę państwa, możemy zaobserwować już w dwóch miejscach na samym początku konstytucji. Po pierwsze, we wstępie do konstytucji, konstytucja odwołuje się do zasady, która jest podstawową zasadą działania samorządu terytorialnego, czyli zasady pomocniczości. To jest zasada, która swoje źródła ma już w czasach bardzo dawnych. Niektórzy poszukują jej w dziełach świętego Tomasza z Akwinu, ale przede wszystkim zauważalna jest ona w dwóch encyklikach papieskich, encyklice Rerum Novarum Quadragesimo Anno, czyli encyklikach, które odwołują się do pewnej wartości. Im możemy sprawy załatwiać na niższym szczeblu, tym jest to bardziej skuteczne i tym jest to ważniejsze. Czyli organy wyższego rzędu, instytucje wyższego rzędu powinny przejmować tylko te sprawy, których na poziomie niższym nie jesteśmy w stanie przynajmniej tak samo skutecznie zrealizować. I
to przyświeca całej idei samorządności, proszę Państwa, dlatego że samorząd to jest ta instytucja władzy publicznej, która jest najbliżej ludzi. Czyli my mamy realizować te zadania, które są zadaniami owej wspólnoty samorządowej, czy to na poziomie gminy, na poziomie powiatu, czy na poziomie województwa. Oczywiście gmina jest tutaj podstawą. Zresztą nie przez przypadek konstytucja wyłącznie gminę wymienia z nazwy jako tę jednostkę samorządu terytorialnego. Powiat i województwo to już są instytucje wprowadzone na poziomie ustawowym i one mogą być zmienione. My możemy powrócić do struktury dwuszczeblowej, możemy powołać czwarty szczebel samorządu terytorialnego, ale gmina jest tutaj fundamentem, zresztą nie przez przypadek także mamy domniemanie kompetencji gminy, czyli we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych podmiotów gmina jest tym podmiotem, która jest właściwa, bądź to prezydent miasta, bądź to rada miasta, w zależności od tego, jak te kompetencje zostaną ukształtowane. Proszę Państwa, generalnie decentralizacja w Polsce to jest jedna z niewielu reform, która wybija się na tle innych państw. No, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że na przykład państwa ościenne, przede wszystkim bloku wschodniego, bardzo często z tych doświadczeń samorządowych Polski czerpią. No, dzisiaj chociażby Ukraina chce budować gminy w oparciu o te polskie doświadczenia. Oczywiście też trzeba sobie powiedzieć, że nie wszystko jest idealne. To też doskonale wiemy, że nie wszystko funkcjonuje w sposób właściwy. Natomiast mimo to te ustawy ustrojowe dotyczące samorządu terytorialnego się sprawdzają całkiem dobrze. Ale żeby nie było laurki, powiem, gdzie jest problem. No przede wszystkim problemy mamy dwa. Pierwszy problem to jest problem dotyczący relacji między prezydentem a radą. To się mocno zmieniło po wprowadzeniu powszechnych wyborów prezydentów, wójtów i burmistrzów, dlatego że ustawodawca nie do końca zdawał sobie sprawę z sytuacji, która może się pojawić. I się pojawia, bo chociażby nie tak dawno mieliśmy ją w Sopocie, gdzie większość w Radzie była większością inną niż większość prezydencka. Oczywiście w Sopocie wyglądało to w miarę aksamitnie, ale mamy przykłady z innych miast, gdzie tego typu sytuacja tak naprawdę paraliżuje samorząd. Więc to jest element, o którym możemy myśleć w kontekście zmiany, albo poprzez wzmocnienie prezydenta i w zasadzie marginalizację rady, co jest moim zdaniem rozwiązaniem niewłaściwym, albo mimo wszystko wyposażenie w rady w pewne mechanizmy związane z samodzielnością. Na przykład ja się opowiadam za tym, żeby rada miała wąski, bo wąski, ale swój własny aparat urzędniczy podległy przewodniczącemu rady, bo to by ułatwiło funkcjonowanie całego systemu politycznego. I drugi problem, który w Polsce dzisiaj jest problemem zauważalnym, to jest problem partycypacji. I to nie tylko chodzi o kwestię wyborów, bo uczestniczenie w wyborach samorządowych wygląda w Polsce i tak coraz lepiej. Na początku ta frekwencja była bardzo niska, dzisiaj ona stopniowo rośnie. Natomiast problemem jest wyposażenie mieszkańców w narzędzia tej rzeczywistej partycypacji. I tutaj powiem zupełnie szczerze, nie dlatego, że się chce komuś podlizać, ale powiem zupełnie szczerze, że Gdańsk się na tle Polski wybija, dlatego że mamy tutaj pewne mechanizmy partycypacyjne, które są mechanizmami pionierskimi. Chociażby warto wspomnieć o panelu obywatelskim, którego druga edycja w Gdańsku rusza. I to jest pierwsze rozwiązanie w Polsce, które na przykład w Kanadzie czy w Australii, gdzie funkcjonuje od dłuższego czasu, sprawdza się znakomicie. Więc te elementy partycypacyjne jak najbardziej tak. I wydaje mi się, że warto się zastanowić nad tym, co zrobić na poziomie ustawowym, czy na poziomie ustawowym nie zwiększyć możliwości partycypacji, bo dzisiaj, jak wiemy, czy budżet obywatelski, czy właśnie panel obywatelski, to są tylko i wyłącznie odmiany konsultacji społecznych, natomiast w doktrynie prawa uznaje, czy w doktrynie także nauk politycznych uznaje się to już za zupełnie odrębne mechanizmy partycypacyjne. A co jest największym niebezpieczeństwem dla dzisiejszego samorządu? Nie tylko, proszę Państwa, kwestie potencjalnej centralizacji, ale także, proszę Państwa, dwa inne niebezpieczeństwa się tutaj pojawiają jako
bardzo realne. No po pierwsze kwestia finansowania samorządu, bo myślę, że komu jak komu, ale państwu nie muszę mówić, że problem związany z zapewnieniem stabilności finansowej w samorządzie jest istotny. Samorząd uzyskuje nowe zadania, które musi realizować, natomiast bardzo często nie wiąże się to ze zwiększeniem możliwości przychodów samorządu terytorialnego. No to najlepiej widać w sytuacji nowelizacji ustaw podatkowych, gdzie każda obniżka podatku dochodowego, czy od osób fizycznych, czy od osób prawnych, uderza przede wszystkim w samorząd, bo rząd na przykład ją sobie jest w stanie zrekompensować poprzez wzrost wpływów z innych dochodów, no najprościej wzrost VAT-u. Natomiast ten udział samorządu terytorialnego maleje przy zmianie zasad finansowania. No albo te zadania będą realizowane przez samorząd w sposób gorszy, albo pewne zadania nie będą realizowane w ogóle, dlatego że gminy czy powiaty uznają, że będą realizować tylko to, co jest priorytetowe, natomiast reszta będzie fikcją. I drugie zagrożenie, które się pojawia, to jest zagrożenie dotyczące manipulowania systemem wyborczym, dlatego że system wyborczy dzisiaj też nie jest idealny. To państwo doskonale wiecie jako radni, że ten efektywny próg wyborczy na przykład do Rady Miasta Gdańska często jest znacząco wyższy niż próg 5%. No mieliśmy przykład z ostatnich wyborów w Gdańsku, gdzie dwa komitety, które przekroczyły próg wyborczy, nie mają swoich radnych, w tym jeden komitet przekroczył dość znacząco, chodzi mi tutaj o Komitet Gdańsko-Obywatelski, ale to nie jest wyjątek. Tego typu sytuacje się dzieją w wielu miejscowościach. No, najlepszym przykładem były Skierniewice, gdzie nawet prawie 12% nie dało mandatu w Radzie Miasta. Więc tutaj mamy zagrożenie. Tylko, proszę państwa, czy na przykład przejście na system okręgów jednomandatowych w takich gminach na prawach powiatu, w miastach na prawach powiatu jak Gdańsk by coś zmienił? Nie, on by powodował efekt jeszcze gorszy. Co więcej, mógłby powodować sytuacje, w których reprezentantami byłyby osoby, które są popierane przez 20 kilka, a nawet mniej procent wyborców. No też to nie są tylko i wyłącznie przypadki hipotetyczne, bo chociażby w Lęborku, czyli w naszym województwie, mamy radnego, który legitymuje się poparciem na poziomie 19%. Więc to nie jest rozwiązanie. A więc jeśli myślimy o zmianie systemu wyborczego, to proszę państwa, najważniejsze jest to, żeby ten system wyborczy nie z jednej strony nie deformował, a z drugiej strony, żeby nie był grą polityczną, czyli żeby nie był dostosowany do obecnej sytuacji politycznej. I ja powiem szczerze, może to postulat niepopularny, ale powiem szczerze, do mnie przemawia system brytyjski, gdzie Brytyjczycy określają tak naprawdę sami w swojej gminie nie tyle system wyborczy, ale sposób funkcjonowania władz. Więc to są jakby te postulaty na przyszłość. Natomiast mimo tych gorzkich słów, moim zdaniem samorząd terytorialny w Polsce działa dobrze. Oczywiście ze wszystkimi jego wadami, ale te wady nie przyćmiewają, proszę państwa, zalet działania samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny w obecnym stanie prawnym z jednej strony ma daleko idące możliwości realizacji zadań, a po drugie, chociażby z racji tego, że nadzór nad samorządem dotyczy wyłącznie kryterium legalności, czyli zgodności z prawem, to powoduje, że samorząd może jednak w sposób samodzielny wyznaczać cele, które uznaje za priorytetowe, a rozliczą te cele sami wyborcy, czyli to wyborcy będą decydować, czy chcą przedłużyć mandat prezydenta, czy chcą przedłużyć mandat radnych. I jeśli póki to wyborcy decydują o tym, kto sprawuje władzę w samorządzie terytorialnym, to proszę państwa, to jest naprawdę nasz olbrzymi sukces, nas wszystkich jako Polaków, że udało nam się doprowadzić do tego, że ten mechanizm działa i to mechanizm, który mimo wszystko jest bardzo pozytywnie oceniany społecznie, bo proszę państwa, też jeśli spojrzymy na wyniki wyborów samorządowych, to zwróćcie państwo uwagę, że pomimo często krytyki medialnej, osoby sprawujące funkcje samorządowe te swoje mandaty odnawiają i to odnawiają często z bardzo istotnym poparciem społecznym. Nie chcę państwa zanudzać szczegółami, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja może w paru zdaniach przybliżę też i jak wyglądał gdański samorząd
27 lat temu została uchwalona ustawa, przypomnę, o samorządzie gminnym i wtedy wkroczyliśmy praktycznie na drogę demokracji. Wybieraliśmy po raz pierwszy swoich reprezentantów do sprawowania władzy. Lata 90. były czasem pełnych wyzwań, wytężonej pracy. Na zmiany i naprawę czekały prawie wszystkie sfery życia. I spośród podjętych wówczas kierunków reform trzy miały fundamentalne znaczenie. Całkowita przebudowa centralnego systemu władzy, reforma systemu gospodarczego oraz reforma samorządowa. Dzisiaj ocenia się i spośród wszystkich przeprowadzonych reform i działań naprawczych właśnie reforma samorządowa była najlepiej przygotowana. Przypomnę Państwu, że w Gdańsku do pierwszych wyborów samorządowych przystąpiło 21 komitetów wyborczych. Mieszkańcy naszego miasta w zdecydowanej większości odpowiedzieli się przeciwko dawnemu porządkowi i starej nomenklaturze. Na komitety obywatelskie wywodzące się bezpośrednio z ruchu Solidarność głosowało 77% gdańszczan. Okazało się, że w 60-osobowej Radzie Miasta w pierwszej kadencji 59 radnych wywodziło się z komitetów obywatelskich, zaś jeden reprezentował Sojusz na rzecz Gdańska. I Rada, mamy przedstawicieli, jest Tadeusz Gleiner, który jest tutaj zaproszony, został prezesem Stowarzyszenia Rajców, jest z nami Olek Żubrys, mamy też sejmiku, wiceradnego pana Pietruszewicza. Także bardzo serdecznie witamy radnych, również z innych. I na początku Rada, jak już mówiłem, rozpoczęła intensywną pracę. Skupiono się najpierw na ustaleniu struktury organizacyjnej samej Rady, a także zdecydowano o wyborze komisji problemowych. Rajcy przystąpili niezwłocznie do opracowania statutu miasta, regulaminu pracy Rady oraz wybrali władze wykonawcze, czyli prezydenta i zarząd Gdańska. Panował wtedy powszechny entuzjazm, z jakim przyszło im się zderzyć. Działacze reprezentujący różne środowiska byli wówczas w Radzie. Nastąpiły nieuchronne podziały, a kolejne przesilenia doprowadziły do zmiany prezydenta, składu zarządu. Pomimo wszechogarniającego zapału, nie wszyscy jednak podołali ciężarowi, którym zostali obarczeni. Szanowni Państwo, reforma samorządowa została stworzona po to, aby państwo przybliżyć do obywateli i aby stało się bardziej przyjazne ludziom. Reforma zmieniła jakość cywilizacyjną naszego sektora życia publicznego. To była reforma całego systemu sprawowania władzy, dzięki czemu to władza zbliżyła się do obywatela. Obecnie administracja jest na wyciągnięcie ręki każdego mieszkańca. Wszystkie sprawy załatwiane są w miejscu zamieszkania praktycznie od razu. O tym, jak udana była to zmiana, świadczy fakt, że decentralizacja władzy stale była poszerzana. W 1993 roku władze większym miastom przekazano część zadań administracji rządowej o charakterze ponadgminnym, a trzy lata później powołano powiaty, województwa samorządowe. Teraz przed nami stoi najważniejsze zadanie – budowa społeczeństwa obywatelskiego, które chce się angażować w sprawy swojej gminy, gdyż tylko takie społeczeństwo może być podbudową i ostoją dobrze prosperującego samorządu. Mieszkańcy muszą czuć, że ludzie przez nich wybrani rzeczywiście reprezentują ich interesy i dbają o wspólne dobro. Starożytny filozof Demokryt głosił, iż wielkich dzieł w państwie dokona się, gdy wśród obywateli jednomyślność. Także spierajmy się, ale pamiętajmy przy tym, że na końcu każdego sporu musi znaleźć się najkorzystniejsze rozwiązanie, bo tylko wspólnie osiągniemy ten sukces. Piękne tradycje Gdańska w dziedzinie samorządu miejskiego sięgają 1227 roku. Zobowiązuje to nas wszystkich do dużego zaangażowania dla chwały naszego Gdańska, no i Rzeczpospolitej. Także teraz otwieram dyskusję. Bardzo proszę, jeśli ktoś, kto nie ma w tej chwili, to przystąpimy do apelu. Bardzo proszę o przedstawienie apelu. Kto przedstawi? Pani przewodnicząca Aleksandra Dulkiewicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo Prezydenci, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, drodzy goście, samorządowcy, ale także internauci i mieszkańcy Gdańska, którzy śledzicie obrady Rady Miasta za pomocą internetu. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zwołał dzisiejszą sesję, złożył wniosek o zwołanie dzisiejszej sesji właśnie w związku z 27. rocznicą uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym. Za chwilę przedstawimy apel z tej okazji z dwoma drobnymi autopoprawkami. Jedna jest jedynie omyłką pisarską, druga w podstawie prawnej, ponieważ ukazała się już kolejna nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, więc to tylko gwoli formalności o tych dwóch autopoprawkach chciałam wspomnieć. Pozwolicie Państwo, że swoje wystąpienie zacznę od cytatu. Polacy chcą współpracy i dialogu. Jestem pewna, że razem w dialogu damy radę wyzwaniom. Jesteśmy wszyscy jedną wielką biało-czerwoną drużyną. Koniec cytatu. W ten sposób zakończyła swoje wystąpienie wtedy nowa premier polskiego rządu Beata Szydło w listopadzie 2005 roku. Tym wystąpieniem przedstawiła to, jak chce rządzić Polską. PiS zapowiadał dobrą zmianę. Nawet wielu z nas, tych, którzy nie są zwolennikami PiS-u, z zaciekawieniem się temu przyglądało. Któż z nas nie uważa się za członka biało-czerwonej drużyny? Przecież po to na tej sali siedzimy. Siedzimy i pracujemy po to, żeby działać na rzecz mieszkańców, gdańszczan, rozwijać dobrobyt w Polsce. Wszyscy czuliśmy się zaproszeni do współdecydowania o rozwoju naszych małych ojczyzn, Polski. Wszyscy chcieliśmy być członkami biało-czerwonej drużyny. Wielu liczyło na dialog. Wielu ludzi obdarzyło Prawo i Sprawiedliwość zaufaniem i chociaż kolejne posunięcia rządu wskazywały, że zmiany przeważnie idą ku gorszemu zamiast ku dobremu, to wciąż nie jeden z nas ma nadzieję, słysząc zapowiedzi kolejnych reform. I co z tego wynika? Na pewno to, i to jest pierwsza sprawa, o której chciałabym powiedzieć, że nie jesteśmy przyzwyczajeni, że ktoś może kłamać w żywe oczy. Moja babcia mawiała kłamać w żywy kamień. Ktoś mówi, mamy szuflady pełne ustaw, pełne gotowych projektów po to, by zmieniać ten kraj na lepsze. Będzie dobra zmiana, ktoś mówi. My w to wierzymy. Kto z nas nie chce, by mieszkańcom Gdańska, mieszkańcom miasteczek i wsi żyło się lepiej? Mamy może jakieś wątpliwości, że nie wszystko jest przygotowane. Wierzymy, że w tej szufladzie coś jest. Okazuje się, że w tej szufladzie nie było nic. Był chaos i deformy. Chcemy mieć zaufanie, wierzymy, ale pozwolicie Państwo, że powiem o kilku konkretnych przykładach. Proszę bardzo, niedawno na tej sali dyskutowaliśmy o likwidacji 49 gimnazjów. Deforma pierwsza z brzegu, nazywana oczywiście reformą edukacji. Edukacja to sprawa ważna dla nas wszystkich. Każdy ma dzieci, wnuki, każdego z nas dotyka. Przypomnijmy, że w budżecie Gdańska jest to największa pozycja kosztowa. Chaotyczna deforma pani minister Zalewskiej, zabierająca gminom wpływ na to, jak wygląda siatka szkół, a dająca te kompetencje tak naprawdę przedstawicielowi rządu w terenie i kuratorowi oświaty podległemu właśnie wojewodzie, to on ma decydujące słowo, jak będą wyglądały szkoły w naszym mieście, mimo że my je w ponad 60% finansujemy. Kolejny skutek, bardzo poważny, to zmiana rozpoczęcia obowiązku nauki z wieku 6 lat na 7. Co to spowodowało? Spowodowało tyle, że zabrakło miejsc dla dzieci w przedszkolach, dla najmłodszych dzieci. Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że chce wzmacniać rodziny.
Chcę pomagać kobietom wracać na rynek pracy. Czy to, że nie mają miejsca w przedszkolu, powoduje, że mogą wrócić na rynek pracy? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Co konkretnie deforma edukacji oznacza w Gdańsku? Likwidację 49 gimnazjów publicznych i 20 niepublicznych, doskonale funkcjonujących lokalnych wspólnot. Zagrożonych utratą pracy jest ponad 700 nauczycieli i niemal 150 pracowników administracji i obsługi na wszystkich poziomach nauczania. To dziś kurator oświaty ma głos decydujący, kto będzie dyrektorem w szkołach. To dziś kurator oświaty ocenia szefów szkół samorządowych. To tylko jeden z przykładów. Powiem tylko o wymiarze finansowym. Ograniczenie finansowania miejsc w żłobkach i przedszkolach, gdzie różnica w dotacji przypadająca na jedno dziecko jest ogromna, powoduje, że tę dziurę w budżecie musimy zasypać my wszyscy z podatków gdańszczan. Kolejny przykład chaosu i deformy to tak zwane Lex Szyszko, dewastacja zielonej części Polski. Zgłoszono ustawę, której intencje nie są jednoznacznie złe, bo czy każdy z nas nie jest za tym, żeby właściciel miał prawo decydować o swojej własności? Owszem, jesteśmy za tym jak najbardziej. Wiadomo na przykład, że kiedy urządzamy przydomowy ogród, czasem popełnimy jakieś błędy. Posadzimy drzewo, krzewy, które z czasem urosną tak, że będą zasłaniały nam widoczność. I do tej pory sobie z takimi sytuacjami właśnie tu w samorządzie radziliśmy. Można było zgłosić usunięcie tego drzewa czy krzewu i wykonać nasadzenie zastępcze. A do czego doprowadziło Lex Szyszko? Okazało się, że jest to ustawa kompletnie nieprzemyślana, nieskonsultowana z nikim, z samorządami także nie. Być może gdybyśmy mieli do czynienia z dialogiem i współpracą, o której mówiła pani premier Szydło przed niemal 2 laty, byłoby inaczej. Zapytacie, dlaczego tu, w Gdańskiej Radzie Miasta, zajmujemy się tematem łamania praworządności, chaosem na szczeblach centralnych. Właśnie dlatego, że drzewa rosną tu w Gdańsku, panie przewodniczący. Pana dzieci, wnuki także będą chodziły lub chodziły już do gdańskich szkół, bo to jest wszystko, co dotyka obywateli właśnie tu na miejscu. Innym przykładem są oczywiście sądy, wymiar sprawiedliwości, trybunał, organizacje pozarządowe, które właściwie dzisiaj zostały wypaczone, bo zostało powołane Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, gdzie? Przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To tam w Warszawie będą decydować, czym mają się zajmować organizacje pozarządowe. Czy postulat naprawiania wymiaru sprawiedliwości jest zły? Jest bardzo dobry. Czy ludzi spotykają niesprawiedliwe wyroki sądów? Z przykrością muszę powiedzieć, że tak. Czy nie chcemy, żeby policja działała sprawniej? Czy nie chcemy, żeby straż pożarna działała sprawniej? Oczywiście, że tak. I na te 2 ostatnie cele przez ostatnie lata jako samorząd darowaliśmy grunty, wyposażaliśmy te służby w sprzęt po to, żeby nam, mieszkańcom Gdańska, żyło się lepiej i bezpieczniej. Naprawiamy Polskę od lat, przynajmniej od 27 lat. Każdy, kto chce ją rzeczywiście naprawiać, będzie miał w nas, samorządowcach, sojusznika. Pytanie tylko, czy można naprawiać zepsuty zegarek młotkiem? Nie po to ludzie ginęli, także nie opodal tego miejsca, za wolną Polskę, za zmiany, za solidarność, za to, żeby żyło nam się lepiej. W Polsce wycięto setki tysięcy drzew właśnie dlatego, że rozmontowano mechanizmy samokontroli władzy, samokontroli szczebli tych najwyższych. Najpierw zgłoszono tę ustawę trybem poselskim, szybkim, bez konsultacji. Nie przeprowadzono ich z nikim, nawet z samorządami. Uchwalono ją wtedy, pamiętnego popołudnia w sali kolumnowej, bez udziału opozycji. Wiele innych ustaw PiS, czy ich zakulisowych wypowiedzi, czy wręcz bąknięć posła Kaczyńskiego jest jeszcze bardziej szkodliwych, choć może tego na pierwszy rzut oka nie widać.
Nie padają od nich drzewa, ale szkody mogą być jeszcze większe. Chcecie Państwo przykładów? Bardzo proszę. Zapowiadana jest centralizacja urzędów pracy. Jak ktoś w Warszawie centralnie ma wiedzieć, jak walczyć z bezrobociem w miejscu, gdzie wynosi ono 20 kilka procent? Mamy w Gdańsku wielkie szczęście, że bezrobocie właściwie nie istnieje. I dzisiaj nasz powiatowy urząd pracy zajmuje się właściwie współpracą z pracodawcami i pomaga im szukać pracowników. Rzecz, o której być może rzadko się mówi, ale to nasz region, województwo pomorskie, w przeciągu ostatniej dekady 2006-2015 charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu liczby zatrudnionych w całej Unii Europejskiej. W całej Unii Europejskiej wzrost zatrudnionych wyniósł 45% na przestrzeni tych 10 lat. Kolejne przykłady. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, dziś podlegające marszałkowi, niedługo znowu zostaną scentralizowane. Zapowiada się zmianę prawa wodnego, czy o zbiornikach retencyjnych, o których wadze chyba na tej sali nie muszę przypominać, ma decydować zza biurka jakiś urzędnik w Warszawie? Mamy do czynienia ze zwiększeniem uprawnień kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych. To dziś kolejna próba ubezwłasnowolnienia samorządu i tego, żeby brać odpowiedzialność za decyzje podejmowane tu lokalnie. Zapowiadane są zmiany w prawie budowlanym, likwidujące powiatowe inspektoraty budowlane. I kolejna sprawa, o której chyba nie wypada nie wspomnieć. Słyszymy z ust Jarosława Kaczyńskiego gdzieś na partyjnych spotkaniach o tym, że będzie zmieniał ordynację wyborczą. To, czy ma być ograniczenie kadencji, czy nie, jaki ma być system wyborczy, jest na pewno przedmiotem do dyskusji i dialogu. Tylko że tej dyskusji nie ma. Nie ma realnej rozmowy, nie ma dialogu, nie ma współpracy. Warto wymieniać się na argumenty, ale tu nie ma z kim dyskutować. Czy ktoś pyta nas, samorządowców, jak powinien funkcjonować samorząd? Nie. Być może skończy się tak, jak w wielu wypadkach, że jednej nocy poselski projekt zostanie zgłoszony przez grupę posłów, kolejnej przegłosowany, następnej przegłosowany w Senacie, a już trzeciej nocy zostanie podpisany na nocnym dyżurze przez ubezwłasnowolnianego Andrzeja Dudę. Bo dzisiaj także urząd prezydenta RP jest deprecjonowany. Kolejny raz apeluję o dialog. Dziś spotykamy się w 27. rocznicę uchwalenia jednej z kluczowych dla współczesnego kształtu Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o samorządzie terytorialnym. Była to jedna z kluczowych reform rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego, z dumą mogę powiedzieć honorowego obywatela miasta Gdańska. Reformy, która wprost odwoływała się do zasady pomocniczości. Wspominał o niej już dzisiaj niejednokrotnie profesor Uziębło. Zasada ta sprowadza się do tego, że decyzje zapadają jak najbliżej mieszkańca i jego rodziny. Wywodzi się ona ze społecznej nauki Kościoła katolickiego, zawartej w encyklice Piusa XI, opublikowanej w 1931 roku. Co robi rząd PiS? Rząd PiS tę naukę krok po kroku zastępuje ideologią Marksa i Lenina, mówiącą o tym, że państwo wie lepiej, że jednostka wie lepiej. Cały cywilizowany świat opiera się na sprawnej i efektywnej współpracy rządu, samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Zasada pomocniczości leży u podstaw Unii Europejskiej, której od ponad 13 lat jesteśmy członkami. Lokalność i oddawanie spraw w ręce ludzi, w ręce lokalnych wspólnot, mieszkańców, to właśnie leżało u podstaw tej reformy wprowadzonej 27 lat temu. I stąd dziś ten nasz bijący na alarm apel. Żaden inny rząd od 27 lat w sposób tak zmasowany i niszczący nie atakował samorządu i wspólnot lokalnych. Zadam pytanie do radnych siedzących po lewej stronie sali. Kim wy dziś jesteście? Czy jesteście samorządowcami wybranymi po to, żeby służyć ludziom i lokalnym wspólnotom? Czy jesteście wiernymi członkami Prawa i Sprawiedliwości, który ten samorząd niszczy?
Dziękuję bardzo. W imieniu... W imieniu klubu radnych treść apelu przedstawi wiceprzewodniczący klubu Piotr Borawski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zanim dojdzie pan przewodniczący, pozwólcie na 2 minuty dosłownie. Na 2 minuty, ponieważ czas jest taki, a nie inny, i w innym czasie nie mają czasu. Przyszli piłkarze Lechii. Jest pan Krasić, jest pan Mila, są przedstawiciele Lechii. Chcieli panią wręczyć po kwiatku. Także pozwólcie, że... Jeszcze po drugiej stronie są panie, tutaj zapraszamy. Tak. Weź, bo może tu są panie, żebyś tam trochę tak, żeby nie zostawił. Dziękujemy bardzo i za pamięć. Nie, zaczynamy. Nie ma zdjęć, nie ma sesji zdjęciowej. Nie ma. Bardzo proszę o to, żeby wsiadać i sesję zaczynam dalej. Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo, dziękuję, bo sesja trwa. Pan przewodniczący Piotr Borawski, bardzo proszę. Przepraszam bardzo, ale była gorąca prośba, że na chwilę tylko i uciekają dalej. Proszę Państwa, Piotr Borawski. Apel w sprawie 27. rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym i obronie niezależności wspólnot lokalnych. Paragraf pierwszy. My, radni miasta Gdańska, jesteśmy głęboko zaniepokojeni kolejną próbą psucia państwa, ataku na niezależność wspólnot samorządowych przez rząd RP. 27 lat wolnego państwa polskiego, istnienia samorządu terytorialnego to okres rozwoju gospodarczego, społecznego i instytucjonalnego wyjątkowy w historii Polski. Jako społeczeństwo stworzyliśmy nowoczesną infrastrukturę, gospodarkę, reguły społeczne i ramy prawne, oparte na Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z 1997 roku. Fundamentem zmian są zasady państwa prawa, decentralizacji oraz samorządności. Stworzenie samorządów gminnych i oddanie władzy społecznościom lokalnym, które od upadku systemu komunistycznego nareszcie mogły decydować o swoich małych ojczyznach, okazało się jedną z najlepszych reform III RP. To właśnie samorządy terytorialne, w tym samorządy gminne, odpowiadają za dużą część polskiego sukcesu. Dzięki samorządom udało się niezwykle skutecznie w skali europejskiej wykorzystać fundusze unijne i zmienić obraz choćby naszego miasta Gdańska. Zmieniły się warunki życia, infrastruktura, dostępność do edukacji, kultury i opieki społecznej. Działania samorządowców nie odbywały się w społecznej próżni. Były możliwe właśnie dzięki temu, że cieszyły się poparciem obywateli wyrażanym co 4 lata przy urnach wyborczych. Wprowadzone i zapowiadane przez rząd RP i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości zmiany budzą u nas ostry sprzeciw. Już dziś ostatnie słowo przy tworzeniu szkół, sieci szkół,
należy do przedstawiciela administracji centralnej. Urzędy pracy mają zostać scentralizowane. Regionalne izby obrachunkowe stają się narzędziem w walce politycznej, a zmiany w ordynacji wyborczej są zaprzeczeniem podstawowej zasady demokratycznego państwa prawa. Rząd RP, tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość i jego koalicjantów, nie uzyskał od wyborców mandatu do zmian ustroju Polski. Nie zgadzamy się na psucie państwa i złe reformy, które serwuje społeczeństwu rząd RP i parlamentarzyści, podporządkowując interes całej wspólnoty interesowi swojej polityki i wizji skrajnie scentralizowanego, autorytarnego państwa. Apelujemy do rządu RP i polskich parlamentarzystów o powstrzymanie się przed realizacją kolejnych destrukcyjnych dla polskiego państwa i lokalnych wspólnot pomysłów. Apelujemy do członków lokalnych społeczności o obronę swojej niezależności i konstytucyjnych praw i wolności. Paragraf drugi. Powierza się przewodniczącemu Rady przekazanie apelu prezesowi Rady Ministrów, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz parlamentarzystom z województwa pomorskiego. Dziękuję bardzo za odczytanie apelu. I szanowni państwo, otwieram w takim razie teraz dyskusję. Pani radna Anna Kołakowska. Chciałabym zapytać, dlaczego nie zwoływaliście państwo sesji i nie pisaliście żadnych apeli, kiedy minister waszego rządu mówił o tym, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. Cała Polska zaparła dech, wszyscy byli zdziwieni, tylko nie wy. Dlaczego nie było takiej sesji, kiedy minister waszego rządu powiedział, że inwestycje w Polsce to jest kamieni dupa plus jeszcze dwa słowa, kamieni kupa plus dwa słowa, których niestety tutaj nie jestem w stanie powtórzyć, a nawet nie mam ochoty. Dlaczego nie reagowaliście, kiedy minister Bieńkowska mówiła, że w Polsce za 6 tysięcy to pracuje tylko złodziej albo idiota? Nie było takiej sesji. Dlaczego nie spotkaliśmy się tutaj, kiedy policja rządzona przez Platformę Obywatelską kopała manifestantów na ulicy, wyciągała ludzi z autokarów, inwigilowała organizatorów demonstracji w obronie telewizji Trwam i organizatorów Marszu Niepodległości? To miało być normalne państwo, zdrowe państwo, które nie wymagało głębokiej, gruntownej naprawy? Nie zwoływaliście sesji, kiedy 11 tysięcy osób zostało oszukanych przez spółkę Amber Gold, popieraną, wspieraną również przez gdańskich samorządowców, przez władze Gdańska. Kiedy władze doskonale wiedziały razem z Donaldem Tuskiem, że jest to piramida finansowa. Nie reagowaliście, kiedy 11 tysiącom ludzi zrujnowano życie. Ci ludzie stracili oszczędności całego swojego życia. Przykładem upadku samorządności z całą pewnością są oświadczenia majątkowe prezydenta Adamowicza i zakupywania, jak donosiła prasa, przez niego mieszkań po zaniżonej blisko dwukrotnie cenie za metr. To jest największy przykład upadku samorządności i upadku władzy samorządowej. Nie było takiej sesji, kiedy z taśm nagrywanych ze spotkań na szczeblu rządowym w restauracji Sowa i Przyjaciele mogliśmy usłyszeć, jak rynsztokowym, obrzydliwym językiem posługują się ministrowie rządu Donalda Tuska. I bardzo jestem zdziwiona, że za publiczne pieniądze po raz któryś urządzacie nam taką propagandówkę. Zapraszacie ekspertów, zmuszacie nas, dorosłych ludzi, którzy mają swoje wykształcenie, swój dorobek, do wysłuchiwania jakichś propagandowych wykładów. A wszystko to, podkreślam, jest zwyczajna, absolutna propagandówka za pieniądze publiczne, za pieniądze gdańszczan. Wy, obrońcy esbeckich emerytur, wy, obrońcy konfidentów, dzisiaj chcecie nam mówić, jak ma funkcjonować państwo polskie, na jakich zasadach ma funkcjonować uczciwe państwo polskie? No to jest chyba żenada. A ponieważ ta sesja nie ma żadnego uzasadnienia, nie do tego zostaliśmy wybrani przez obywateli, żebyśmy uczestniczyli w takich propagandówkach, żebyśmy jakieś wyimaginowane, absolutnie urojone apele przyjmowali. Ja nie zamierzam głosować i tylko po to tu przyszłam, bo pomyślałam sobie, może z dwóch radnych z Platformy, uczciwych, z jakimś może ukształtowanym we właściwy sposób sumieniem, rzeczywiście
znajdzie te proporcje i porówna państwo zarządów Platformy, a państwo dzisiaj. I dlatego ja nie zamierzam głosować. Przyszłam tylko, żeby powiedzieć to, co myślę o tej chucpie, o tych żartach, które sobie urządzacie z obywateli. I właśnie żegnam państwa i wychodzę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Proszę się w takim razie położyć kartę, jak pani chce. Tylko ostrzegam, że jedno głosowanie jest. 30%, kto nie uczestniczy, ma dietę potrąconą. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Andrzejczak, Mariusz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście do słów pani radnej trudno się odnosić, dlatego że pani radna pyta o rzeczy, których nie dokonała. To znaczy, to ona wspólnie z kolegami z PiS-u za poprzednich rządów nie zwołała sesji, a mogła to zrobić, mogła wykazać się taką inicjatywą, nie robiła tego, nie wyjaśniała. My dzisiaj apelujemy nie tylko w obronie wartości samorządu terytorialnego, ale w imię wartości w ogóle prawa w Polsce, szanowania prawa i tego dorobku, który przez wszystkie lata po transformacji był przez wszystkie rządy szanowany. Mniej, lepiej, ale zawsze szanowany. Ja z panią przewodniczącą Dulkiewicz w jednej rzeczy się nie mogę zgodzić, dlatego że pani przewodnicząca powiedziała, że wierzyła, że PiS się może zmienić, że to, co obiecuje PiS, to może być prawda. Ja niestety od początku wiedziałem, że będzie to pic na wodę, że niestety ta władza jest tylko dla władzy, dla stanowisk, dla psucia państwa, dla psucia przyrody. Ludzie pytają, kobiety pytają dzisiaj 8 marca, jak to jest za rządów PiS-u, że na swojej działce mogą robić wszystko, co chcą, mogą wycinać drzewa, karczować las, a nie mają prawa robić nic ze swoim ciałem. Jak to jest? Czy to jest dobre prawo, że ogranicza się prawa kobiet, że ogranicza się władzę samorządów, suwerena? Chyba nie. Czy to jest odpowiedni moment, żeby taki apel, żeby taką sesję przeprowadzić? Tak, dlatego że nam pozostają tylko demokratyczne metody walki z PiS-em. Nie stosujemy takich brudnych chwytów jak PiS. Nie stosujemy takich zagrywek, jakie mają miejsce dzisiaj w przededniu Rady Europejskiej, wyboru gdańszczanina Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej. Kiedy PiS mówi o zdradzie dyplomatycznej w stosunku do ministrów poprzedniego rządu dotyczących wyboru konwencji dotyczącej badania katastrofy smoleńskiej. A dzisiaj sam, wbrew opinii publicznej, wbrew Polakom, wykorzystuje swoją pozycję, prezes Kaczyński, aby zaszkodzić liderowi Unii Europejskiej, żeby zaszkodzić spójności Unii Europejskiej. To jest prawdziwa zdrada dyplomatyczna, to jest prawdziwa zdrada stanu. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Błaszkowski. Szanowni państwo, ustosunkowując się do wypowiedzi pani Kołakowskiej, do krzesła po pani Kołakowskiej, tak, i do jej wypowiedzi, mogę powiedzieć, że trudno jest rzeczywiście komentować rzeczy, które wypowiedziała o panu prezydencie Adamowiczu, ponieważ jest to ewidentna nieprawda, więc do nieprawdy nie będę w ogóle tutaj wygłaszał swojego komentarza. Trudno jest też porównać to, o czym była uprzejma powiedzieć nieobecna już pani Kołakowska, czyli te nieelegancko wypowiedziane słowa przez ministrów poprzedniej władzy, ale to były tylko słowa wypowiedziane żartem w czasie prywatnych często rozmów i na skutek nielegalnych podsłuchów, to też trzeba podkreślić. Trudno to, drodzy państwo, porównać do zorganizowanego procesu niszczenia naszego państwa. Wspomniano tutaj o takich działaniach jak centralizacja decyzji oświatowych, ale to jest tak naprawdę tylko kropla w morzu tych wszystkich działań dewastujących nasze państwo i niszczących ten 27-letni dorobek Polski demokratycznej. Drodzy państwo, poza tym też, co zostało powiedziane, nastąpiła, czy następuje centralizacja, czy próba centralizacji izb obrachunkowych.
dopasowanie ordynacji wyborczej, co jest bardzo niepokojące, do potrzeb partyjnych. Ona nie ma służyć obywatelom, ona nie ma służyć demokracji, tylko ona ma służyć zwycięstwu jedynej słusznej partii. To jest po prostu przerażające, drodzy Państwo. To, co zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym, to nie wymaga nawet komentarza. 100 kilkudziesięciu prawników w ramach Komisji Weneckiej uznało jednogłośnie, że są to działania nielegalne, są to działania sprzeczne z konstytucją. Rządząca partia wciąż to kwestionuje. Próba podporządkowania Sądu Najwyższego, próba podporządkowania wymiaru sprawiedliwości, kiedy prokurator polityczny ma decydować o tym, kto będzie sędzią, drodzy Państwo. Kolejna niepokojąca sprawa to jest wejście w obszar działalności gospodarczej, kiedy to minister, polityczny minister, prokurator ma decydować o zajęciu majątku prywatnych firm bez zgody sądu. Drodzy Państwo, trudno, żeby miasto Gdańsk, które jest symbolem wolności i solidarności, dzisiaj nie reagowało, kiedy te wszystkie niepokojące rzeczy mają miejsce. Dlatego bardzo serdecznie proszę również radnych z Prawa i Sprawiedliwości, żeby okazali się jednak patriotami, prawdziwymi Polakami, prawdziwymi Gdańszczanami i żeby wspólnie z nami zagłosowali za tym apelem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Borawski. Dziękuję, panie przewodniczący. Muszę powiedzieć, że pani radna Kołakowska mnie zainspirowała. Chyba będę składał zawsze na początku sesji taki apel, jeżeli ma się kończyć, to takim skutkiem. Co do merytorycznej kwestii dotyczącej dzisiejszego apelu, chciałem powiedzieć kilka słów a propos regionalnych izb obrachunkowych, czyli tematu, który jest mi bliski w związku z przewodniczeniem Komisji Strategii Budżetu, bo bardzo często przy okazji budżetu właśnie z opiniami RIO mamy do czynienia. Jak Państwo wiecie, od ubiegłego roku trwają prace nad zmianą ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W pierwotnej wersji tej ustawy Prawo i Sprawiedliwość chciało wprowadzić do, jak gdyby, żeby RIO badało także działania samorządu pod względem celowości i gospodarności. Czyli to było jak gdyby rozszerzenie, które będzie wpływało na zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Na szczęście ta zasada pod wpływem sprzeciwu samorządów została już ta poprawką wycofana. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość przy okazji tej propozycji dotyczącej RIO tkwi przy jednej bardzo niepokojącej zasadzie, mianowicie rozstrzygnięcia nadzorcze o wprowadzaniu do gminy komisarzy, zarządów komisarycznych mają być wykonywane natychmiastowo. Nie będzie możliwości zaskarżenia tej decyzji do sądu administracyjnego, którą w tej chwili mają samorządy. Nie będzie można sprawdzić decyzji takiej nadzorczej przed WSA i NSA, tylko od razu natychmiastowo premier rządu będzie wprowadzał komisarza, zarząd komisaryczny i będzie to decyzja natychmiastowa. Pozostaje pytanie także, czy RIO w tej nowej formule, RIO, które przez wszystkie lata pozytywnie opiniowało czy budżet miasta Gdańska, czy wykonanie tego budżetu, czy kwestie dotyczące prognozy długu, zawsze wszystkie tego typu uchwały znajdowały pozytywne, merytoryczne wsparcie ze strony właśnie sprawdzanego przez RIO przedłożonego projektu. Czy to będzie właśnie kwestia nowego narzędzia walki politycznej, czy będą się dalej opierały na ekonomii, na liczbach, na tym, jak to wszystko zostało zrobione. Czy zostało zrobione to zgodnie z prawem, czy będzie tylko wola polityczna decydowała o tym, czy dany samorząd będzie wprowadzany właśnie zarząd komisaryczny, czy będzie pozytywna opinia dotycząca budżetu, czy wykonania budżetu. To wszystko niepokoi. Mam nadzieję, że proponowane zmiany nie wejdą do obrotu prawnego. Natomiast my jako samorządowcy musimy zawczasu pokazywać, że na pewne zmiany się nie zgadzamy ze względu na tryb prowadzenia prac.
przez rząd i przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tryb, który jest niezgodny z jakąkolwiek porządkiem prawnym w jakimkolwiek normalnym, demokratycznym państwie, gdzie w ciągu dnia czy dwóch dni, w ciągu 50 godzin, jak z ustawą o PIT-cie ostatnio, zostały wprowadzone zmiany od momentu pojawienia się ich w Sejmie do momentu opublikowania w Dzienniku Ustaw. Jeżeli zawczasu nie będziemy protestować i mówić, że pewne rozwiązania są niedobre, są niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, to po prostu Prawo i Sprawiedliwość w ciągu kilku godzin, w ciągu kilku dni je wprowadzi. I myślę, że taki jest też clue dzisiejszego apelu i dzisiejszej sesji. Myśmy zawczasu pokazywali niedobre rozwiązania i przeciwko nim protestowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Nieroda. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć o negatywnych planach. Jak na razie, i mam nadzieję, że to będą tylko plany w dziedzinach związanych z zakresem prac Komisji Zrównoważonego Rozwoju. Pani przewodnicząca Dulkiewicz już ogólnie wspomniała, ja rozwinę. Jeszcze jesienią został opublikowany projekt ustawy Prawo wodne. W planie centralizacja dotychczasowych regionalnych zarządów gospodarki wodnej podległych marszałkom i powstanie spółki Wody Polskie. Dzisiaj cały system kosztuje około 600 milionów rocznie w skali kraju. Według studium wykonalności Wód Polskich spółka będzie kosztować 3,1 miliarda. Nie wiadomo też, czy gminy, miasta, takie jak Gdańsk, w ogóle będą miały wpływ na zarządzanie wodami na ich terenie. Przykładowo dziś za wodę Sor Neptun Gdańsk odprowadza 1 100 000 zł opłaty środowiskowej do marszałka, a za ścieki 1 200 000 zł. Docelowo według pierwotnego projektu za wodę Sor Neptun Gdańsk będzie odprowadzał 14,3 miliona oraz za wodę oraz 1 800 000 zł za ścieki. Co to oznacza dla mieszkańca Gdańska? Dla gdańszczanina oznacza to wzrost wody w takim przypadku o 63 grosze, czyli ponad 15%. I co najgorsze, te środki nie będą już trafiały do marszałka, a do spółki centralnej, która będzie decydowała, na co wydać te pieniądze. Kolejna rzecz, o której też ostatnio głośno, to plany podporządkowania rządowi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, czyli dalsza centralizacja. Pamiętajmy też o ich roli w finansowaniu infrastruktury przeciwpowodziowej, systemów melioracyjnych. To szczególnie ważne dla Gdańska w związku z zagrożeniami, jakie się pojawiają co parę lat. To także środki na działanie edukacji ekologicznej. Grozi nam, że urzędnik w Warszawie będzie o wszystkim decydował. I na koniec, ze strony Ministerstwa Rozwoju słyszymy negatywne wypowiedzi dotyczące ZIT-ów, funkcjonowania ZIT-ów w obecnej formie. Jest to szczególnie niepokojące, bo zintegrowane inwestycje terytorialne to doskonałe narzędzie, za pomocą którego są realizowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. W tym przypadku przede wszystkim chodzi o rewitalizację. I kończąc, warto mieć ogromny szacunek dla twórców samorządu terytorialnego w obecnej formie. Zarówno pierwszy etap reformy samorządowej, którego dzisiaj obchodzimy 27. rocznicę, jak i ten drugi, stworzenie w 1999 roku przez rząd Jerzego Buzka samorządowych województw i powiatów. Wielkie zasługi nieżyjących już profesora Michała Kuleszy i Jerzego Regulskiego, wspomnianych przez pana profesora. Pierwsze lata po powstaniu samorządowych powiatów i województw to było wiele pytań. Po co ten samorząd na tym szczeblu? Lata po wejściu do Unii Europejskiej dały jasną odpowiedź na to pytanie. Potrzebny jest kolejny etap reformy samorządowej, dalsza decentralizacja, a nie centralizacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Dunajewska. Sekundkę, tylko wyłączę. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. Trochę jestem
Trochę chciałam podziękować na samym początku pani radnej Kołakowskiej. Dzięki niej przeniosłam się do przedszkola. Czułam się jak w piaskownicy, kiedy to dzieci obrażone na siebie zabierały zabawki i szły do domu. To jakby w formie podziękowania. Mam takie wrażenie, że lewa strona sali unika dzisiaj dyskusji, ale ja chciałam tylko poprosić państwa, żebyście spojrzeli na to wszystko, co się dzieje w ostatnim czasie. Bezprecedensowy atak na organizacje pozarządowe. Nie ma dobrego samorządu terytorialnego bez organizacji pozarządowych. To są naczynia połączone. Dzisiaj samorząd, dobry samorząd nie funkcjonuje bez organizacji samorządowych. I chciałabym tylko powiedzieć jedno. W Gdańsku funkcjonujące organizacje pozarządowe zajmują się